Terapia testosteronem, w skrócie TRT, czyli Testosterone Replacement Therapy, jest to terapia zastępcza testosteronem. Terapia znana od 1940 roku. Przytoczę, na czym polega ta terapia, opowiadając o trzech moich pacjentach. Pierwszy pacjent borykający się od wielu lat z powodu dolegliwości o charakterze zaburzeń nastroju, depresji, braku energii, leczący się z powodu niedoczynności tarczycy, optymalnie leczony z wyrównaną gospodarką tyreologiczną, zgłaszał pomimo skutecznego leczenia tarczycy utrzymujące się dolegliwości o charakterze braku energii, zaburzeń nastroju. Po wdrożeniu optymalnej terapii testosteronem obserwowałam zarówno ja, jak i pacjent poprawę w zakresie zgłaszanych dolegliwości. Kolejny pacjent, starszy pan z chorobą wieńcową, stanem przedcukrzycowym, hipercholesterolemią, tak zwanym zespołem kruchości. Po wdrożeniu terapii testosteronem obserwowałam wycofanie się stanu przedcukrzycowego, poprawę zaburzeń gospodarki lipidowych, wzrost energii, poprawę siły mięśniowej i siły witalnej. I trzeci pacjent, prezes dużej firmy, przyjeżdżający na wizyty z zagranicy, skarżył się na zaburzenia o charakterze zaburzeń libido, zmęczenia, braku energii, takiej senności. Po wdrożeniu terapii testosteronem, jak sam stwierdził, dysponował doświadczeniem 50-latka, czując się, jakby był w skórze 20-latka. Korzyści jest wiele, zarówno w zakresie odczuwanej energii, jak również w zakresie poprawy metabolizmu rozumianego ogólnie, czyli pacjenci, którzy na przykład mają trudności z utratą masy ciała i powstaje pewnego rodzaju błędne koło, ponieważ są zmęczeni, nie mają siły, w związku z tym nie mają siły poćwiczyć, zadbać o zdrowy styl życia, to się zapętla, a tego typu terapia właśnie daje zwiększenie energii, poprawę gospodarki węglowodanowej, poprawę w zakresie zaburzeń gospodarki lipidowej, zmianę struktury masy ciała na korzyść tej beztłuszczowej masy ciała, no i ogólnie daje taki napęd do życia. Zachęcam do uzupełnienia kwestionariusza Adams, który znajduje się na stronie kliniki Salve Medica, jak również na Facebooku. Po uzupełnieniu tego kwestionariusza zapraszam na wizytę celem wykonania szczegółowych badań laboratoryjnych, zarówno internistycznych, jak i endokrynologicznych, oraz celem zoptymalizowania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania. Pierwszych efektów można spodziewać się już po pierwszym cyklu terapii, czyli no w zależności od tego, jaka jest to forma terapii, czy zastrzyki, czy żel, czyli formy terapii, którymi dysponujemy w Polsce. Pierwszych efektów terapii można się spodziewać już po pierwszym cyklu leczenia, czyli po miesiącu. Terapia testosteronem przekłada się na więcej energii odczuwanej w ciągu dnia, a co za tym idzie, większą efektywność w funkcjonowaniu na co dzień.